ani nie nocuje. Nawet ten mój kochaneczek, co ze mną tańcuje. Nawet ten mój kochaneczek, co ze mną tańcuje. Przyszedłąc wieczora na moje podwórko. Wstawaj, wstawaj, moja miła, otwórz mi okienko. Wstawaj, wstawaj, moja miła, otwórz mi okienko. Jak to się stało, że powstał zespół pieśni i tańca ziemi kutnowskiej? Kiedy to miało miejsce? Zespół powstał w 1968 roku. Komunikat o naborze został rozwieszony na słupach ogłoszeniowych. Były takie te plakaty, które informowały o naborze. I 20 października pierwsi chętni zgłaszali się. Było takie Towarzystwo Przyjaciół Dzieci. I tam właśnie były pierwsze przesłuchania. Myśmy tam we trójkę poszli z kolegami. No i pianino stało. Nie wiem, czy opowiadać całą tą historię. Można jak najbardziej. Pianino stało. Heniek z Mary zaczęli grać na tym pianinie. Zaczęliśmy śpiewać. Tam był ktoś jeszcze. Myśleliśmy, że to również ktoś tam z zespołu, którzy chcą się zapisać. No i tak schodziło się coraz więcej ludzi. No i w końcu jeden z tych panów, który już tam siedział, a myśmy grali i śpiewali, on wstał i mówi: ja jestem, nazywam się Hieronim Przybył, jestem nauczycielem szkoły muzycznej i no chciałbym z Państwem jakiś tam casting przeprowadzić, tak to wtedy się nie nazywało, a teraz się tak mówi. I no dobrze, kto z Państwa pierwszy spróbuje swoich sił? No to jak zawsze, nikt pierwszy nie chce. No i w końcu Heniek Sędkowski mówi: to on pierwszy. A pan mówi: nie, panowie trzej, nie, to wy trzej, to myśmy słyszeli, jak śpiewacie, wy jesteście już za przyjęci. No i tak to się później inni, nie wiem, Jadzia Hrabina Branicka, następna, ale ona rzeczywiście śpiewała jako pierwsza, no i też z tym, że to od razu wyników nie było, nam tylko powiedział, że słyszeliśmy jak to. No i tak to się zaczęło od śpiewania. Kto był założycielem zespołu? Kazimierz Jóźwiak, pierwszy dyrektor młodzieżowego, bo to wszystko to pod egidą zespołu, Młodzieżowego Dom Kultury Dzieci i Młodzieży w Kutnie, tak to się zaczęło. A wcześniej jeszcze, bo jeszcze początki z tego, co ja wiem, były, pan Kazimierz Jóźwiak był kierownikiem szkoły numer 5 na Technicznej i tam już ten zespół, jakby te pierwsze początki, znaczy szkolny zespół już tam jakiś powstał i część z tych osób przeszła również do tego. No ja mogę powiedzieć, jak ja załapałem bakcyl zespołowy. Pierwszą wycieczkę, którą urządziłem sobie na rowerze, to była do Lucienia. Pojechałem na rowerze do Lucienia, spuchły mi nogi, jak nie wiem, i tam występował w Lucieniu zespół pieśni i tańca ziemi kutnowskiej. Pamiętam Jasiu na pazia obcięty, taki blondyn, fajny i tak dalej. I tak mi się spodobało, że to jest zespół z Kutna, tańczy. No i tak się zainteresowałem tym zespołem, ale tak początkowo to tak, no nie bardzo, ale te tańce mi się podobały, bo to w tych strojach tak ładnie i nad jeziorem, no, fantastycznie to wyglądało. No i później, ponieważ miałem kontakt z jeziorami, z wodą, ratownictwo skończyłem i tak dalej, no więc zaczęło się jeżdżenie na basen najpierw do Zgierza, później do Konina, no i jakoś tak, że weszły ograniczenia paliwowe i przestały te autobusy nas wozić na te baseny do Zgierza i do Konina. No i ponieważ autobus, ja mieszkałem w Krośniewicach, ponieważ autobus był dopiero o 22:45, więc coś z tym czasem trzeba było zrobić, oczywiście do Domu Kultury. No i w Domu Kultury pierwsze próby były już zespołu tutaj w Domu Kultury. Pamiętam,
Adela Schwarz, ona teraz z Kaszubska się chyba nazywa, z męża, wyskoczyła i mówi, a kolega to by może nie chciał, bo my tu mamy właśnie mało tej chłopaków i przydałby się pan tutaj. Zawsze tego, prawda? Co dobre, to tak. Mało. No właśnie, zawsze było większość dziewcząt, a mniej chłopców, nie? W każdym zespole. Ja mówię, no wie pani, ja to tak nie za bardzo, ale no proszę, pan przyjdzie, usiądzie, popatrzy pan, może się panu spodoba i tak. Czy pamiętacie, kiedy był ten pierwszy wyjazd i gdzie on był? Jasne, że pamiętamy. Ja byłem co prawda wtedy w wojsku, ale mam od Małgosi list, Małgosia list do mnie do wojska napisała z opisem, napiszę ci dzień po dniu, ale nie tak bardzo dokładnie. No dawaj. I tak, zbiórkę mieliśmy 3 października 1972 roku o godzinie 8. Miał na nas czekać dom na cały tydzień, czyli autobus i karus. Nareszcie wyjazd. Po obiedzie, który był w Kłodawie, przekroczyliśmy granicę z Czechosłowacją. No. Ty gimtymnych części nie czytaj. Pierwszy wyjazd był na Węgry w październiku 1972 roku. Tak jest. No i tak to właśnie od tego wyjazdu się zaczęło. Tak jest. Ja może jeszcze, jak już jestem przy głosie, opowiem o pierwszej kadrze zespołu. Kadra instruktorska przedstawiała się tak. Kierownik zespołu i choreograf Kazimierz Jóźwiak, chórmistrz Mirosław Przybył, kierownik kapeli Henryk Wesołowski, akompaniator taneczny Jerzy Czechowski, konsultant chóru i kapeli Edward Pongowski oraz konsultant taneczny Janusz Nachszter. Tak wyglądała na początku kadra instruktorska zespołu. Tak, właśnie na początek ile było osób, członków? Tak jak podają źródła pisane, to zgłosiło się 140 kandydatów po tych pierwszych zapisach. Dysponując tak liczną grupą, można było przystąpić do zajęć wstępnych. Przesłuchania wokalne, muzyczne i taneczne. Przez tę próbę z wynikiem pomyślnym przebrnęło 65 osób, które zostały zakwalifikowane do śpiewania i do tańca. Było dużo chętnych do tańca i do różańca i do śpiewu i do wszystkiego. Może ja coś jeszcze powiem, bo akurat wspominamy trasy. W 1972 roku było otwarcie naszego pięknego Domu Kultury i właśnie my z Gosią, wtedy właśnie, może ja miałem to szczęście właśnie, że tu kolega i dwaj pozostali koledzy poszli do wojska. Ja wtedy jako 16-latek jakoś cudem załapałem się, że wtedy mi się udało tańczyć wtedy właśnie na otwarciu Domu Kultury. Co prawda było to już parę ładnych lat temu, ale jakoś się udało dotrwać do tej pory. Dla dzieci, no. I tutaj. A rzeczywiście próby tańca były na górce w klubie międzyspółdzielnianym przy ulicy Sienkiewica 2. No tak. Słuchajcie, to było 49 lat temu. O czym mówię? Dlatego trochę. A co dalej się działo? Ponieważ no, zaczęliście. To były tańce, były próby i potem był pierwszy koncert, który odbył się 6 czerwca 1969 roku w dawnym kinie 19 stycznia. Obecnie Centrum Muzyki i Tańca. I tam pamiętam, po pierwszym występie dostaliśmy wszyscy po jednym cukierku. Tak było. I każdy się cieszy. Oczywiście była duża trena, ale przebrnęliśmy przez to. Wszystkim się bardzo podobało i odtąd zaczęła się nasza przygoda z tańcem i śpiewem przez te 49 lat. A jeszcze wspominam bardzo miło, bo też przy Placu Wolności była taka spółdzielnia krawiecka, nazywała się Diana i tam były szyte nasze pierwsze stroje miejskie. Tam, bo w Cepeli kupiliśmy stroje te jakby ludowe, natomiast Diana szyła nam stroje do miejskiego obrazka. I to też były przymiarki, to też było sympatyczne i przyjemne. Akurat była przerwa.
teraz wykorzystujemy to, że... Wnuki teraz. Wnuki przeprowadzają. Ale jeszcze wracając wstecz, w pewnym okresie czasu byliśmy równorzędnym zespołem z zespołem Płock. Zespół Płock, Wisła. Zespół Wisła później, bo najpierw była zespół harcerski, gdzie Milkę prowadził harcerzy, dzieci Płocka, przygotowywał tancerzy, a później przechwytywał tych tancerzy już ulepionych, prawda, umiejących coś, przechwytywał zespół Płock, a z zespołu Płock zrobił się zespół Wisła. Ponieważ Mirę Zimińską-Sygietyńską zrobili wtedy honorową obywatelką miasta Płocka. Mira Zimińska-Sygietyńska dała choreografów i Wiśle, choreografowie z Mazowsza, zrobili piękny program, z którym jeździ do dzisiaj za granicę. I to za ocean, za wielką wodę. A my jeździmy ze swoim, ale w pewnym okresie czasu myśmy byli na równi z zespołem Płock. Może szatni mieliśmy gorszą, bo ponieważ jak się wtedy Petrochemia już, tamten rurociąg przyjeździ Petrochemia, wtedy duże podatki, dostali piękne pieniądze na stroje, kupili piękne stroje i wtedy nas już z tymi strojami wyprzedzili. No ale bywało też, że wygrywaliśmy na przeglądach z zespołem Płockim. Oczywiście. No. Także też tak było. Tak, też no, mamy w swoich sukcesach. Mamy w swoich sukcesach, razem żeśmy tańczyli, także no, są fajni ludzie i oni też zabakcylowani są tym folklorem i po prostu spotykamy się na niektórych przeglądach tam i też są, jak to się mówi, wcześniej urodzeni, tak jak my. Zresztą tutaj tak słuchałem takich emerytów i tak dalej, byli na naszym tym pierwszym koncercie po reaktywacji, mówi, ale te dziadki zatańczyli, oni chyba po jakichś prochach są. Tak humorystycznie podeszli, ja mówię, nie po prochach, tylko po prostu tańczymy.